Witajcie. Dzisiaj dla odmiany chciałbym zaprosić Was do zupełnie innego świata. Muzyka w tle jest dla wielu z Was już dobrze znana, natomiast treść dotyczy osób bardziej dojrzałych. Fragmenty filmu, jaki tu zobaczycie, jest o grzybach, a konkretnie wśród naukowców, mykologów krąży następujący żart na temat europejskich i rosyjskich grzybiarzy. Jeśli Europejczyk przypadkiem trafi na nieznany grzyb, to natychmiast niesie go do badania. A Rosjanin uważa, że nie ma złych grzybów, bywają tylko źle przygotowane. Żarty żartami, ale takie podejście jest echem dawnej wiedzy o misterium związanym z muchomorem. Wszyscy znają ten jaskrawy i piękny grzyb, ale od dzieciństwa nam mówią, że jest on śmiertelnie trujący. A i sama nazwa mówi, że jest to trucizna. Do ludowej medycyny od dawna wykorzystującej preparaty z tego grzyba do dziś stosunek jest nieufny. A jeśli wam powiemy, że słuchy o trujących własnościach muchomora są mocno przesadzone, że przez tysiąclecia wiele narodów uważało go za grzyb w pełni jadalny, co prawda wymagającym ścisłego przestrzegania reguł przygotowania, że z całej licznej rodziny muchomorów zaledwie kilka jest śmiertelnie trujących, ale te absolutnie nie są podobne do powszechnie znanych muchomorów czerwonych. Świadomość. Co dziś wiemy o tym zadziwiającym grzybie? Że z powodzeniem wykorzystywali go antyczni skandynawscy berserkowie, aby podczas boju nie czuć strachu i bólu. Oficjalni historycy twierdzą, że szwedzcy żołnierze używali muchomoru w tym celu aż do XIX wieku. Szamani syberyjscy za pomocą muchomora rozmawiali z duchami. Docent Katedry Psychologii Ogólnej, szef kursów odmiennej świadomości, Olga Gordijewa, twierdzi, że narody Syberii przyjmowały muchomor przed dużym wysiłkiem, pokonując bez zmęczenia 50 kilometrów, całą noc śpiewając i tym podobne. Wiadomo także, że w dawnych Indiach i Chinach także wiedziano o zadziwiających właściwościach tego jednego z najstarszych przedstawicieli Królestwa Grzybów. Świadczą o tym zachowane do dziś wizerunki na ścianach świątyń. Słowo najstarszych nie jest użyte na wyrost. Badania biologii molekularnej udowodniły, że świat grzybów pojawił się 30 milionów lat temu. Przy czym istnieje wersja, że miało to miejsce na Syberii, w okolicach Morza Beringa. I w ogóle istnieją podstawy do twierdzenia, że pierwsi, którzy poznali lecznicze właściwości muchomora, pochodzili z naszych ziem. Według oficjalnej historii, dużo wcześniej, bo około 420 milionów lat temu, na Ziemi w ogóle rosły gigantyczne grzyby, wyższe niż współczesne drzewa. Podobno to one przygotowały warunki do późniejszego rozwoju życia na Ziemi. W Japonii i Chinach korzystają z leczniczych właściwości muchomora od co najmniej 2000 lat. Tak mówią dane oficjalne. Korzystali z nich antyczni i średniowieczni uzdrowiciele. W XVI wieku Paracelsus zalecał czerwony muchomor jako dobre panaceum na cukrzycę oraz dla przeciwdziałania gruźlicy. Na Rusi od niepamiętnych czasów z muchomora sporządzano maści i wywary, stosowane do dziś przy zapaleniu węzłów chłonnych, paraliżu, konwulsji, epilepsji. Ale nie biegnijcie do lasu po muchomory przed zakończeniem oglądania tego filmu. Przy okazji, w Rosji, jak i w wielu innych krajach, preparaty z muchomora nie są zakazane. Mało tego, niektóre z nich są stosowane w medycynie oficjalnej, a nawet można je kupić w aptece. Wystarczy powiedzieć, że w naszym kraju, tak jak w USA, Kanadzie, Anglii, Danii, Norwegii, Italii, Finlandii, Japonii, Nowej Zelandii, środki lecznicze z muchomora stosuje się zupełnie legalnie. Wiedziałeś o tym?
Zatem skąd te wszystkie opowieści o strasznej jadowitości muchomora? Po pierwsze, jak już mówiliśmy, niektóre grzyby są faktycznie śmiertelnie niebezpieczne. Dwa typy muchomora zielonawego. Tak, to też muchomory. I to właśnie one są winne zejściom śmiertelnym. Ale pomylić je z czerwonym muchomorem jest bardzo trudno. Zdaniem znanego mykologa Michała Wiszniewskiego, aby naprawdę niebezpiecznie zatruć się grzybem, trzeba by zjeść co najmniej 20 sztuk. Już wyjaśniamy. Aby się lekko zatruć, wystarczy jeden surowy kapelusz. Na początku naszego wieku, według danych Stowarzyszenia Mykologów z USA, zanotowano tylko jeden przypadek zatrucia dziecka muchomorem czerwonym. Zdarzyło się to w USA pod koniec XIX wieku. Oczywiście, zawsze aktualna jest złota reguła. Wszystko jest lekiem i wszystko jest trucizną, a wszystko jest kwestią dawki. W leczeniu muchomorami nie może być żadnej amatorszczyzny. Trzeba bardzo ściśle przestrzegać receptury i dawek, a najlepiej pod okiem specjalisty. Przy okazji, pośród muchomorów są grzyby w pełni jadalne. Muchomor cesarski, bardzo cenili go antyczni Rzymianie. A także jego odmiana, muchomor dalekowschodni, ale nie o nich teraz mówimy, a o czerwonym. Muchomorze, o którym powstało wiele mitów. Najpopularniejszy, muchomor zabija muchy. Nic podobnego, on je tylko usypia. Jeśli zdjąć owada z muchomora, to po chwili ożyje. Wraz z rozwojem współczesnej medycyny nie spotyka się już śmiertelnych zatruć, twierdzi Michał Wiśniewski. Pomimo, że wiele współczesnych publikacji określa go jako śmiertelnie trujący, to nie jest to prawdą, bo przedstawiają muchomora czerwonego jako bardziej toksyczny niż jest w rzeczywistości. Mało tego, wszelkie trujące związki są wodorozpuszczalne. Przy kilkukrotnym gotowaniu przechodzą do odwaru. To samo ma miejsce przy ich długotrwałym suszeniu. Uwaga! Wszystko to dotyczy wyłącznie muchomora czerwonego. Aktywne substancje trujące muchomora zielonkawego nie są usuwane nawet podczas wielokrotnego gotowania i przy suszeniu. Na Rusi od dawna wiedziano, że dobrze przygotowany muchomor jest jadalny. W roku 1823 w Europie niemiecki lekarz Heinrich von Langsdorff sporządził opis, jak uczynić muchomor bezpieczny. Pod koniec XIX wieku francuski lekarz Félix Archimède Pouchet był popularyzatorem i zwolennikiem jadania muchomorów. Ponadto od dawien dawna aż do dziś jadają czerwonego muchomora w rejonach Japonii. Na przykład w prefekturze Nagano marynowane muchomory uważane są za absolutnie jadalny rarytas. A w roku 2008 w ogóle pojawił się artykuł historyka kulinariów Williama Rubel i mykologa Davida Orora, w którym publikowano historyczne świadectwa o muchomorze jako pożywieniu i podane są znane metody ich detoksykacji. Autorzy tego artykułu twierdzą, że czerwony muchomor powinien być opisywany w atlasach jako jadalny, ale powinno się dodawać, jak neutralizować toksyny. Jelenie, łosie, a nawet krowy nie tylko się nie trują, ale z powodzeniem leczą muchomorem. Wielu współczesnych weterynarzy dodaje do karmy chorych zwierząt pokruszone muchomory. Często takie leczenie jest o wiele skuteczniejsze niż farmaceutyki. Kto miał korzyści w przedstawianiu muchomora jako jadowitego potwora w królestwie grzybów? Komu służą mity o tym leczniczym grzybie? Aby to zrozumieć, wymienimy choroby, przy których efektywnie działają preparaty z muchomora. Pierwsze. Wywary, kompresy,
tego grzyba są bardzo pomocne przy gojeniu ran, siniaków, oparzeniach, owrzodzeniach zewnętrznych, chorobach skóry, odmrożeniach. Doświadczenia leczenia oparzeń muchomorem opisano w pracach lekarza homeopaty Popowej, a w roku 1960 opracowano w ZSSR specjalną maść na bazie muchomora dla leczenia zapaleń skóry. Muchomor posiada wspaniałe właściwości gojące. Wystarczy pognieść kapelusz grzyba i przybandażować do rany, a zacznie się szybki proces gojenia. Z tego powodu maści, wywary i kremy z muchomora wykorzystywane są w kosmetyce. Środki te są zupełnie bezpieczne. Drugie. Muchomory doskonale leczą gruźlicę i inne choroby płuc. Leczą anginę, choroby wirusowe, stymulują odporność. A tu i w następnych przykładach potrzebne są rady specjalistów. Bo inaczej mogą się zdarzyć takie oto niemiłe sytuacje. Pacjent trafił pod kroplówkę, bo zdecydował wzmocnić swoją odporność surowymi muchomorami, aby uchronić się przed COVID-19. Trzecie. Muchomory zapisuje się przy leczeniu epilepsji, chorobach systemu nerwowego i rdzenia kręgowego, przemęczeniu, depresjach, spadku sił. Środki z muchomora pomagają przemyśleć swoje życie, wartości, cele. Bardzo to przypomina reset komputera. Pod koniec filmu wyjaśnimy, jak się to dzieje. Czwarte. Preparaty z muchomora usuwają glisty i inne pasożyty. W tym przypadku trzeba szczególnie ściśle przestrzegać dawki, bo większa ilość nie przyniesie pożytku, a wyższa dawka grozi niemiłymi skutkami ubocznymi, choć są one dużo łagodniejsze niż przekroczenie dawki preparatów chemicznych. Piąte. Leczą żylaki i zakrzepicę. Są efektywne przy skurczu naczyń, bólach serca i sklerozie. Mowa tu wyłącznie o mikrodawkach. Do tego trzeba uwzględnić indywidualną reakcję na preparat. Szóste. Posiadają właściwości przeciwbólowe i antyseptyczne. Wywary z prawidłowo wysuszonych muchomorów bardzo pomagają przy bólach zębów. Siódme. Pomagają przy reumatyzmie, bólach w kościach i mięśniach. Już prawieki temu używano na Rusi muchomorów do leczenia tych dolegliwości. Istnieje wielka ilość maści i wyciągów z grzyba w połączeniu z leczniczymi ziołami i wszystkie są bardzo efektywne. Ósme. Leczą tarczycę i prostatę. Efektywnie przy cukrzycy, obniżając poziom cukru we krwi. Dzięki uzdrawianiu hormonalnej sfery preparaty muchomora pomagają zrzucić nadmiar wagi. Dziewiąte. Hamują rozwój nowotworów. Eksperymenty biologiczne ujawniły istnienie w kapeluszu czerwonego muchomora substancji antybiotycznej o nazwie muskarufina. Ognisto-pomarańczowy pigment hamujący rozwój guza. Co prawda, preparaty te są bardziej toksyczne. Oto opinia fitoterapeuty Iryny Filipowej, członka Międzynarodowego Stowarzyszenia Fungoterapii w Osace w Japonii. Trucizna roślinna nie jest tak niebezpieczna jak preparaty chemioterapeutyczne. Chemioterapia ma wiele efektów ubocznych, a muchomor nie ma nawet 10% z tego. Dziesiąte. Wykorzystuje się je przy mroczkach przed oczami, utracie wzroku, zapaleniu spojówek, zapaleniu brzegów powiek, krótkowzroczności, katarakcie. Stare książki medyczne zawierają dość dużo recept na poprawę wzroku za pomocą muchomora. Ludowi uzdrowiciele nawet dziś stosują w tym celu wyciągi z muchomora, a oficjalna nauka nie kwapi się do podążania w tym kierunku. Ponadto muchomor bardzo szeroko stosowany jest w homeopatii.
Od dawna jest on uznany niemal za panaceum i zalecany praktycznie dla wszystkich istniejących chorób. Dziś coraz większą popularność zdobywa leczenie mikrodawkami muchomora, maksymalnie 1 gram na dzień. Czasami dopuszcza się większe dawki, na przykład przy leczeniu narkotycznych uzależnień. Muchomor wspaniale działa przy wszelkich rozstrojach nerwowych. Również z tego powodu, że jego główne trucizny to kwas ibotenowy, muscymol i muskaryna. Są to analogi bardzo ważnych substancji odpowiadających za spowolnienie i pobudzenie mózgu wykorzystywane przez nasz centralny system nerwowy. Wszystkie one są toksyczne w różnym stopniu. O tym, że niebezpieczną dawkę muskaryny zawiera około 2 do 3 kg grzybów, już wiemy. A kwasu ibonetowego nawet z jednego suchego kapelusza wystarczy. Nie dla śmiertelnego zatrucia, ale przy tym obumrze wiele mózgowych neuronów, ucierpi wątroba i nerki. Ale właśnie te trucizny, rzecz jasna, w śladowych ilościach są pożyteczne dla człowieka. Przecież jeśli chcesz przywrócić równowagę systemu nerwowego, to potrzebne są substancje maksymalnie podobne do naszych neuroprzekaźników. To właśnie dlatego muchomor nie tylko leczy wiele chorób, ale także przywraca potencjał energetyczny oraz odmładza organizm. A ludziom zajmującym się praktykami duchowymi pomaga uzyskać dostęp do poszerzonej świadomości, do nadświadomości, czyli do wspólnego pola energetycznego, jakie nazywa nauka. Voltaire pisał: doniczka z grzybami zmieniła historię Europy, dając podpowiedź, że używanie grzybów zapewniło skok w rozwoju człowieka. A etnobotanik Robert Walson całkiem poważnie orzekł, że dawnym napojem bogów faktycznie mógł być wyciąg z czerwonego muchomora. Ustalono, że preparaty z muchomora podwyższają aktywność umysłową, zdolność koncentracji, poprawiają pracę szyszynki, a przy tym nie zastępują jej funkcji, lecz pomagają jej systematyzować własną dimetylotryptaminę. A to wzmacnia zdolności medytacyjne człowieka. Czy to aby nie z tych przyczyn ktoś sprawił, że postrzegamy muchomora wyłącznie jako truciznę? Istnieje również i taka wersja. Przez tysiąclecia zbieranie muchomora było zakazane. To tabu nie dawało ludziom przypadkowym zbliżyć się do historii grzyba. I to jest aktualne i dziś. W żadnym razie nie wolno przyjmować muchomora dla rozrywki. Grozi to nieodwracalnym uszkodzeniem psychiki. Istnieje dziś wiele sposobów zmiany świadomości bez wprowadzania do organizmu obcych substancji chemicznych. Medytacja, modlitwa, praktyki oddechowe i są to o wiele pewniejsze i bezpieczniejsze sposoby. Niektórzy badacze uważają grzyby za przybyszów z innych planet. Codziennie dowiadujemy się o nich coś nowego. Grzyby mogą na przykład komunikować się nawzajem. Umieją się chować i ostrzegać wzajemnie, wysyłając poprzez grzybnię sygnały przypominające nieco nasz internet. Niektóre grzyby mogą się nawet przemieszczać, a niedawno odkryto ich zdolności do wpływania na mózg owadów, przyciągając je do grzybni. Tak czy inaczej, grzyby są jednym z najbardziej zagadkowych istot na Ziemi i musimy się jeszcze wiele o nich nauczyć. Jest to oczywiście materiał informacyjny, nie podajemy tu konkretnych recept dawkowania, sposobów detoksykacji muchomorów, bo jesteśmy przekonani, że należy to czynić pod okiem doświadczonych specjalistów.